Bardzo serdecznie Was wszystkich, bracia i siostry, witam i chciałbym Was dzisiaj zaprosić do przeżycia rekolekcji Adoracja 9, dwie kolumny. Rekolekcji, które rozpalają pragnienie adoracji. Rekolekcji, które są, można by powiedzieć, kontynuacją rekolekcji Oddanie 33, które mogą być też kontynuacją rekolekcji Zawierzenia Świętemu Józefowi, dlatego że i Matka Boża, i Święty Józef żyli właśnie duchem adoracji Najświętszego Sakramentu. Tak się mówi, że domek w Nazarecie to była pierwsza kaplica nieustannej adoracji. Z całego serca wierzę w to, co mówiło o wielu świętych, że każde zło świata można pokonać przez moc adoracji eucharystycznej. Zapraszam Was do tej szczególnej drogi, szczególnej duchowej przygody, która trwa 9 tygodni. Jedno rozważanie, jedna medytacja na tydzień. Rozpoczynamy już 12 kwietnia, w piątek, i przez 9 kolejnych piątków jesteśmy zaproszeni, by, jeśli to możliwe, pójść na adorację Najświętszego Sakramentu z tą książką i rozważyć sobie w kaplicy adoracji właśnie to rozważanie na dany dzień lub wysłuchać tego rozważania w internecie właśnie przez pośrednictwo internetu. Wszystkie informacje o rekolekcjach, to gdzie ich wysłuchać i też to, jak i gdzie można nabyć i zapatrzeć się w tą książkę z rekolekcjami, znajdziecie pod tym właśnie filmikiem. Wszystkie przydatne informacje i linki tam odnajdziecie. Rekolekcje zakończą się 7 czerwca, czyli w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Mogą być więc one pięknym duchowym przygotowaniem do tego, by w sposób świadomy, głęboki przeżyć właśnie tą uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z całego serca Was do tego właśnie zachęcam i zapraszam. Szczęść Wam Boże.